Cześć kochani. Ja sobie pozwolę, że powiem jeszcze jedno słowo więcej niż to. Co uważasz, powiedz. Na temat tego imienia, o którym Artur powiedział, wspomniał w czasie uwielbienia. To jest imię posłane. Mam tego świadectwa życia, jak i w kościele, tak i w życiu, tak i w pracy. Czegokolwiek się nie dotknę, wszystko się udaje. Zawsze znajduję się tam, gdzie jestem potrzebny. Zawsze stoję w odpowiednim miejscu, gdzie jestem potrzebny. I jestem odpowiedzią na Twoje potrzeby. Amen. Amen. I niejednokrotnie ratunkiem. Amen. Przechodząc tak wkrótce, chciałem powiedzieć o emocjach, które zacząłem uzdrawiać po 16 latach, ponad 16 latach bycia w tym kościele przy Arturze przy Agacie. Rzeczach, które tak naprawdę uważałem, że są uzdrowione. Ale tylko dlatego uważałem, że są uzdrowione, bo ich nie widziałem. Nie chciałem ich widzieć. Bardzo skutecznie zepchnąłem jako dziecko wiele emocji w moim życiu, które były nawet dla mnie samego niewidoczne. I przychodzi dzień, bo pytanie jest, jak to się zaczęło wszystko. Przychodzi dzień, że mam sen. Śnie do mnie, dzwoni Artur. Stoję w pokoju, jest wielki harmider. Mówię do Artura, mówię, poczekaj, wyjdę do drugiego pokoju, bo cię nie słyszę. Wychodzę do tego drugiego pokoju i słyszę od Artura głos: kiedy mnie przeprosisz za to, że nic nie robisz? Okej. Okay. Dobra. I zaczynam to weryfikować. Pierwsze co, zaczynam od serca, bo jestem najbliżej. Więc mówię, ale zaraz mówię. Bo oczywiście na to się nakładają flashbacki działań kościoła. Przez wiele lat jeździłem z Arturem za gatą, byłem wszędzie. Człowiek nie zginął, dojeżdżałem, zajeżdżałem, robiłem rzeczy. Nagle tego już nie robię, bo jest dużo więcej rzeczy do ogarnięcia. Ale staję w pewnym momencie i mówię, nie no, mówię, to nieprawda. Dość robię. Druga rzecz, która mi nie dawała spokoju, że on do mnie dzwoni. A jest tym, który odzwierciedla w moim życiu Chrystusa, apostoł. Ja mówię, przecież Jezus by do mnie nie zadzwonił, tylko przyszedł. Absurd. Że Artur miał komorę, bo jak sobie z czymś nie radzę, coś sypie moją głowę bardzo mocno, nie ogarniam czegoś, mam, jak robi mi się bałagan w głowie, to nie czekam z tym bałaganem, tylko staram się zadzwonić czy do Artura, czy do Agaty. Aczkolwiek to też był duży problem, który powstał, obnażył się całkiem niedawno. Teraz czas uważałem, że bardzo dobrze mi się rozmawia z Agatą. W pewnym momencie zaczynam z nią rozmawiać i słyszę od niej, ale to ja do ciebie dzwonię, nie ty do mnie. Uświadomiłem sobie po latach, że to ona zawsze do mnie dzwoni, nie ja do niej. Czemu się uczy nadal? I mam pokazanie, że mam do niej zadzwonić z tym snem. Ale oczywiście podniósł mi się taki lęk na Agatę, jak nigdy w życiu przez ponad 16 lat nie miałem. Jakbym się ze ścianą zderzył. Ale mówię, dobra, oczywiście powstaje kolejny lek, jak już odważam się do niej zadzwonić, powstaje kolejny, że z żoną się poruszam po firmie, więc oczywiście, żeby żona nie widziała, to wyczaiłem najpierw SMS-a do Agaty, zadzwonię do ciebie, jak Anita zginie. Ale za chwilę dzwonię, uciekłem, w ogóle przed moją żoną się schowałem, kiedy dzwoniłem do pastora. Zaczynam jej mówić. Agata do mnie mówi, doszłeś do miejsca, w którym, dorosłeś do miejsca, w którym możesz się wziąć za te emocje. Tylko się nie wycofaj. Zaśmiałem się wtedy szyderczo. Mówię, ja po 16 latach mam się wycofać. Mówię, nie. Długo nie minęło, bo minęło jakiś tydzień, niecały. Jak tam w tamtych drzwiach. Ja nie jestem człowiekiem, który mógłby dzisiaj brakowało jakby obecności moich pastorów, że się muszę do nich przytulić, bo ja wiem, że ich mam. Fundament mam bardzo silny.
Dzisiaj ktoś ze mną przywita czy nie przywita, to nie odzwierciedla w ogóle mojej relacji z człowiekiem. Ale stoję w tamtych drzwiach, bo zobaczyłem, jak samochodem jechali. Czekałem, że Agata wejdzie. Wtuliłem się w nią, mówię, powiedziałeś, żebym się nie cofnął. Jestem pół kroku od tego, żeby w ogóle się wycofać. Ale nie uciec z kościoła. Tylko zepchnąć to wszystko, żeby to nie wylazło. Pogadaliśmy chwilę i zaczął się proces. Otworzyłem się na wszystko. Otworzyłem się na emocje w domu. Okazało się, że tu w kościele pływam. We wszystkich dziedzinach, gdzie tylko potrzeba. W relacjach z wami. Na grupie. Ze wszystkim sobie bardzo dobrze radzę. Ale jest moment jeden, kiedy wracam do domu. I wstępuje we mnie Ham. Psychicznie chory człowiek. Brutalnie mówiąc, debil. Niedorozwinięty. Dla mojej żony jestem niemiły. Agresywny. Efekt jest tego, że nie rozumiem tego. Kiedy po rozmowie z Agatą, z Arturem, rzeczy zaczynają pracować, wychodzą rzeczy. Okazuje się, że przypominam sobie, jako dziecko, że siadałem na łóżku we własnym domu mojej mamy i żeby wcisnąć pilota od telewizora. To miałem potężny lęk. Żeby czasem w ogóle nie przycisnąć źle przycisku. Czy koc, który leży na kanapie, czego nie pościąga. Bo zostawałem za każdym razem, tylko mi się głowa odbijała. Cię moją mamę kocham, nie ma jej, odeszła. Wybaczyłem. Efekt jest, że w mojej podświadomości zwaliłem wiele tematów do tyłu, nie chcąc ich widzieć. Parę lat wstecz Michał Zięcina, którego u nas już dzisiaj nie ma, zwrócił mi uwagę taką jedną, kiedy byłem u niego na grupie. Zadał mi takie pytanie, Norbert, ile ty czasu spędzasz w domu? Bardzo mnie to zabodło. Szybko mu odpowiedziałem, praca, dom, kościół, praca, dom, grupa, latanie. I on mówi, uciekasz z domu. Bardzo szybko, bo ja się nie bronię. Jak mam jakąś ścianę, mam jakiś problem i go rozpoznaję, nie nazywam, że jest inaczej. Więc bardzo szybko odbudowałem to, że nie uciekałem z domu. I przez kupę lat uświadomiłem sobie, że w ogóle mieszkanie mam zadbane. Kupuję do niego kwiatki, różne rzeczy robię w domu. Ale dopiero teraz, kiedy w ogóle dotknąłem tych rzeczy, okazało się, że ja tego miejsca nienawidzę. To miejsce, ten dom, najwięcej zranień mi przyniósł jako dziecku. Tak skutecznie to wypchnąłem z własnego życia, że tylko się czułem dobrze w kościele, w obecności ludzi, ale poza domem. Powiedziałem, nie chcę się tak czuć. Przypomniałem mi się słowa Tadzia, kiedy powiedział kiedyś do mnie na grupie, Norbert, miałem obraz ciebie jako sępa, który jest w stanie przeżyć w każdych warunkach. Przypomniało mi się to też po paru latach. Stanąłem, powiedziałem, ja nie chcę być jak sęp, który przetrwa. Ja żyję. Ja chcę życia. Każdą z tych rzeczy zacząłem rozwalać krok po kroku. Okazuje się, zaczynam rozpoznawać takie rzeczy. Jesteśmy na wyjeździe, jesteśmy na randce. Jestem w kościele, wracamy do domu. Wsadzam klucz w zamek i powstaje świnia. Agresywna, niemiła, obrzydliwa, z powrotem w gównie wysmarowana. Tylko żona mnie w tych stanach widziała. Ale że jej słowo, kiedy miała objawienie, że będę jej mężem, było, że będziemy dla siebie lekarstwem. Okazało się, że kiedy ja mam stan, składają mnie do kupy, to ona ma siłę. Potem w odwrotną stronę. Modliłem się, żeby miała dobre relacje z moimi pastorami, jak po poprzednich moich związkach. Ma bardzo dobre relacje. Ja nie modlę się, żeby przestała. Bo na bieżąco są rzeczy
Podotykałem różnych rzeczy w moim życiu, które zepchnęłem. Dzisiaj tego jest mnóstwo. W ostatnim czasie tych rzeczy się dzieje mnóstwo i one cały czas trwają. Co wydarzyło się tak naprawdę? Ze 2-3 tygodnie temu, jak byliśmy na randce. Pierwszy raz wracałem do mojego domu z radością. Dzień przed wyjazdem do domu śmiałem się jak dziecko, że wracam do domu. Nie mogłem się uspokoić. Dzisiaj mam przyjemność w ogóle w tym, że ja wracam do mojego domu. Że ja faktycznie mam tam odpoczynek. Bo wtedy to, co wypracowałem przez silny fundament, to, co mi Michał Życi nam powiedział, wypracowałem na silnym fundamencie, który przez lata był wybudowany, mechanizmy poruszania się w mieszkaniu, żeby nie uciekać z niego. Żeby w nim odpoczywać, obejrzeć film, zjeść obiad. Ja się tego nauczyłem. W wielu tematach umiem stworzyć mechanizm. Dzisiaj już ich nie tworzę. Dzisiaj w wielu tematach jestem odpowiedzią. Staję w miejscu, w którym rozwiązuję rzeczy. Uważam, że to był jeden z większych rzeczy, który po latach, po ponad 16 latach bycia w kościele, wylazło. Wylazło coś, co zepchnięte było bardzo skutecznie przeze mnie. Dlaczego wylazło? Dlatego, że miałem niezgodę, że widziałem, kiedy z wami byłem na grupach, wy tego nie widzieliście. Bo umiałem zachować stan trzeźwości na wierzchu. To, co mnie rozrywało wielokrotnie z wami rozmawiając, a zadaliście mi pytanie z mojego życia, wiedziałem, kiedy to było dla mnie niebezpieczne, kiedy zaczynałem się źle czuć. Od razu postawiałem ścianę, zmieniałem temat, robiłem obejście tego. I powiedziałem, że nie mam zgody, rozmawiałem wtedy z Arturem, to mówię, nie mam zgody na to, że ja nie mogę z człowiekiem pójść dalej. I dochodziło się, że człowiek dochodził do pewnej granicy ze mną, ale nie mógł jej przejść. Bo ja go nie wpuszczałem. W momencie, w którym otworzyłem te emocje, otworzyłem siebie, okazało się, że w bardzo krótkim czasie wylało się na mnie wiele rzeczy. SMS-y przychodziły takie, że siadałem. Pytam się Artura, mówię, coś ze mną nie halo jest? Mówię, kurczę, mówię, nie dostałem takich chłost przez lata. Artur mówi, nie, otworzyłeś się. Puściłeś człowieka, pozwoliłeś mu duchowo wejść w ogóle w siebie. Że człowiek, który się do mnie dzisiaj zbliża, nie barykaduje się, nie stoi w tej linii jakby tej obronnej. Ja się nie bronię. Ja dopiero zacząłem tą rzecz robić. To ma około tam, nie wiem, 2 miesięcy, jak ruszyłem temat. Jest cały czas w obróbce. Aczkolwiek kiedyś, jak świadectwo Artur składał na sam koniec, powiem, powiedział, że 16 miesięcy mu zajęło, żeby ruszyć emocje. Siedziałem za kamerą i powiedziałem, Boże, ja nie mam 16 miesięcy. Ja chcę już i teraz, z tego wziąć, co oni mają. Mam. Mam i z każdym dniem jest lepiej. Silniej i mocniej. To tak, w takiej pigułce.